co? Jest stary, po 20 zł mieszka, słuchaj, masz. Ale kultura... Nie no, masz, żartowałem tylko. Dobrze. Żartowałem przecież. I tak potem, jak skończy się wywiad, to każe mi to oddać. To nie jest tak, że dał mi pożyczkę, nie? No. Dobra. Witam w kolejnym materiale na kanale Antofakty, ze mną zwycięski i przegrany Bagieta. I tego jeszcze chyba nie było, nie? Żeby ktoś wygrał i przegrał na jednej gali. Powiem Chociaż ci nie, tak. Tomek Olejnik też dzisiaj wygrał i przegrał. Więc nie jesteś wyjątkowy w tym dzisiaj, Bagieta. Ale powiem ci tak, że z Natanem czuję się tak trochę wygrany, bo poprawiłem trochę ten boks. Kamerzysta mnie poskładał jednym ciosem, a Natan mi dał tyle, kurde, ciosów, że jeśli... Tutaj duże rękawice, tam były małe, nie? Tak, ale ogólnie, przecież on potężne te ciosy dał. Ja każdy cios czułem. Ja po prostu miałem... Natan też silniejszy, nie, niż kamerzysta. Tak, i generalnie, jeśli ja bym nie był wypompowany po kapeli, no to sądzę, że... Może nie, żebym wygrał, ale może by doszło do trzeciej rundy. A powiedz mi, zaskoczył cię Jaś Kapela tym, jak walczył z tobą, te trzy rundy? Powiem ci jak tak. Jak równy z równym. Powiem ci tak, ja go zlekceważyłem. Ja tą walkę zlekceważyłem. Ja myślałem, że ja wchodzę do kapeli, pierwsza runda, knockout i po prostu koniec i się przygotowuję na... Natana. Po prostu dla mojego mózgu za dużo walk i ta sytuacja z wujkiem to po prostu za dużo się skumulowało, za dużo tematu w tym tygodniu i po prostu może jeszcze nie poradziłem. Ja pytałem cię wczoraj, czy ta wizja walki z Natanem nie przesłoni ci tego pierwszego pojedynku z Jasiem Kapelą, a ty powiedziałeś nie, że luz. A teraz widzisz jednak, wiesz, miało to znaczenie. Miało to znaczenie, bo też myślałem, że Kapela nie potrafi za dużo. Myślałem, że po prostu na tyle potrafię wszystko, że ja w ogóle nie wiem, ja ani narożnika w tej walce nie słyszałem, ani ja jakoś tak nie byłem obecny na tej walce. Jakoś myślałem tak, gdzie indziej. Jakoś myślałem gdzie indziej. No, może nie dla mnie jest dwie walki na jednej gali. Nie dla mnie po prostu jest tego. No muszę po prostu posypać głowę popiołem, popracować dłużej, więcej. Może to mi da do myślenia, żeby w końcu fajki rzucić. Bo to też jest utrapienie i tyle. Dobra, a powiedz mi, walka z Natanem. Sądziłeś, że on będzie taki mocny? Sądziłem, że bardziej go trochę odskoczę, ale ja też, ja do tej walki wyszedłem już spompowany. Ja sądzę, że jeśli bym miał jeden na jeden i bym nie miał walki z Kapelą, sądzę, że to całkiem inaczej by się potoczyło. Dobra, a masz żal do siebie, jeśli chodzi o to, jak potoczyła się właśnie walka z Kapelą? Masz do siebie duże pretensje? Mam do siebie pretensje. Po prostu za bardzo go zlekceważyłem. Myślałem, że jest łatwym przeciwnikiem. Skupiałem się... Ostatnie tydzień to tylko się skupiałem na boksie, żeby po prostu Natana rozwalić. Dobra, rozmawiałem z Jasiem Kapelą i on powiedział, że nie czuje się przegranym tej walki i że tą walkę tak naprawdę wygrał. Słuchaj, nie mi to oceniać, to są sędziowie. Słuchaj, on dostał cios, został obalony ciosem. To też jest jakoś, sądzę, punktowane. Też go trzymałem jakiś czas w bocznej, uderzałem. Faktycznie w tej ostatniej ferelnej rundzie to po prostu też na początku coś trafiłem, a później broniłem się. Nie ma tak, że on tylko mnie po prostu caskał i po prostu się zasłoniłem i nic nie robiłem. Sądzę, że po prostu druga runda przeważyła. Dobra. A powiedz mi, ty czułeś, że to może pójść w dwie strony, ten werdykt? Że możesz przegrać? Czułeś to? Wiesz o co chodzi, że miałeś wątpliwości, jak już wiesz, było ogłaszanie. Powiem, że kurde, no mogę przegrać. Powiem tak, że zanim powiedzieli, że jednogłośna, to nie byłem pewny. Ale jak powiedzieli, że jednogłośna, to mówię, wygrałem.
ten sposób. Bo on... Pierwsza runda sądzę, że była dla mnie. Pierwsza runda typowo po prostu byłem energiczny, coś tam trafiałem, coś po prostu robiłem. Po prostu za dużo tematów na głowę, za dużo po prostu wszystkich tematów się rzuciło we mnie. Miałem normalnie, jak to ja mówiłem, że będzie kurwa Meksyk. Po prostu miałem taki Meksyk w głowie, że to jest obłęd. A pogodziłeś się? Może nie, że pogodziłeś, ale podaliście sobie ręce z Jasiem Kapelą po walce. Nie. Nie? Nie. On powiedział, że tak. A nie wiem, może byłem w amoku i ten, ale chyba nie. On powiedział, że tak. Chyba nie. No Jaś Kapela powiedział, że podaliście. To by musiał na filmie sprawdzić. Ale jakbyś był świadomy, to byś mu podał rękę, czy nie? Nie. Nie ma takiej możliwości? Jest temat zamknięty, nie chcę mu dawać atencji, wygrałem dwa razy. Dałem tego mu atencję dlatego, że to był warunek sądowy i tyle. Nie chcę już z tym człowiekiem mieć nic do czynienia. Dobra, powiedz mi, kto twoim zdaniem jest mocniejszy, Jaś Kapela czy Nathan Marcoń? Nie mówię o dzisiejszym dniu, bo wiadomo, że teraz możesz powiedzieć, że Nathan był mocniejszy, bo z tobą wygrał, ale bo jest spompowany. Ale jakbyś był świeży i wychodził do Nathana i do Kapeli, kto jest mocniejszy? Nathan mocniej bije. No, ale Nathan, ogólnie, ale mówię, Nathan mocniej bije. Nathan, Kapela tylko szedł prostymi jakimiś tam ten, a Nathan góra, dół, overhand. Dużo tych ciosów było. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że ja to przetrwałem. Że ja to po prostu wytrzymałem. Był moment, że już miałem dosyć, kiwałem, że chyba nie, ale trener mnie podbudował. Walcz. I mówię, a spróbuję. No ale po prostu no nie dałem rady. Próbowałem. No kondycha. Powiedz mi. I też... Też ja nie jestem bokserem, nie? Ja tą walkę wziąłem. Też fajna była oferta za tą waleczkę. No mówię, że fajna oferta była za waleczkę. Także tego. Ja też nie mówiłem od samego początku, że na 100% z nim wygram. Ja miałem w głowie to, że będę po walce, że on jest silniejszy, że on jest większy, że on będzie wypoczęty. Powiedz mi, walka z Disem jest możliwa twoim zdaniem? Doszły mi skowronki, że Dis mi nie da walki. Czy tak jak on mówił, że nie chce z tobą walczyć? No, zobaczymy, czas pokaże. A kogo byś teraz chciał tutaj w plemie? Wiesz co, najpierw muszę wyciągnąć blachę po kamerzyście, uruchomić nogę na 100%, bo ona nie jest jeszcze uruchomiona i pójść w siłę. Czyli siłownia, jeszcze raz siłownia. Siłownia, bieganie, bo ja nie mam ruchowości na nogach. Ja muszę popracować nad tym, żeby spójność mieć z nogami i z rękoma. Ja czasem robię tak, że jak myślę o nogach, to zapominam bić. Jak atakuję nogami, to po prostu staję jak wryty i po prostu no... Muszę popracować. Dużo osób myśli, że ja jestem jakimś, nie wiem, McGregorem czy Arnoldem Schwarzeneggerem, że ja mam wszystkich... Ja jestem zwykłym, prostym budowlancem, który zaczął... Próbuję się bić. I tyle. No i dajesz duże show. Pagieta, dzięki wielkie. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.